Siema, witam na kolejnej wyprawie z serii poszukiwań keszy. Dzisiaj sobie poszukamy kesza też na terenie poniemieckiej fabryki amunicji, w której ostatnio nagrywałem, ale nie jest to teren ani ten, co pierwszy budynek nagrywałem żelatynizacji, ani też to nie jest krąg Welcarek, tam gdzie te laski dynamitu, tą bombę znalazłem. Dzisiaj znajdujemy się na terenie laboratorii. Tutaj jeszcze pokażę budynki, jak będę zmierzał w kierunku tego budynku, co jest cache, i postaram się pokazać co nieco jeszcze na tym terenie. A zatrzymałem się tutaj nie bez powodu, ponieważ tak jak widać, są schrony na paczki. Jest ich tutaj kilka od samego wjazdu i tutaj były dostarczane próbki do badań. I stąd z tych schronów były odbierane i zawożone w głąb tam na tereny laboratorii. Tutaj widać jeszcze dach od innego budynku. Tamtego zaraz pokażę z bliska w środku. A tutaj od razu przy samym wjeździe też na strefę laboratorii znajduje się zbiornik peposz, w którym chyba są ryby. Bo coś tu plunkło albo żaby. Tutaj bym chciał kiedyś nagrać odcinek ogólnie z magnezem neodymowym, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, nie przedłużając, lecę w głąb laboratorii i na bieżąco będę pokazywał, a później więcej o keszu powiem. Jestem pod pierwszym budynkiem przy samym wjeździe na laboratoria. Jak można zauważyć, tam dookoła, wszędzie w lesie widać budynki. Przy każdym wjeździe na strefę była taka właśnie taki słupek. Już kiedyś na filmach się zastanawiałem, do czego to służy. Czy tutaj był guzik alarmowy, czy może był podłączany telefon. Na wyjeździe tutaj z laboratorium jest taki w jeszcze lepszym stanie, bo tutaj na dole jest jeszcze taka puszka na kable. Dobra, zobaczymy sobie na szybkiego ten budynek, a potem wezmę się do szukania tego kesza. Budynki laboratorium są w najgorszym stanie na całym właśnie tutaj terenie eksplozeum. Tutaj nawet można zobaczyć. No ale jest kawał historii. Tutaj też widać w jakim stanie. A tutaj był wjazd na laboratoria. Stan jest naprawdę lichy, nie będę chyba się pakował tam do środka. W sumie i tak tam nic nie ma ciekawego z wyposażenia do pokazania. Puste pomieszczenia są. Już wszystko dawno zostało wyprute. Ryzyko jest dosyć duże. Wiadomo, tak jak w pustostanach, śmieci. Nawrzucane, tutaj też dach zarwany. A my będziemy się kierować. Tutaj chłopaki z ASG się strzelają. Później pokażę z bliska, bo wszędzie można zauważyć białe kulki. Kiedyś myślałem, że to styropian, ale to białe kuleczki. Dobra, lecę dalej. Dobra, teraz o keszu. Małe plastikowe pudełeczko z pokrywką. W środku fanty na wymianę, logbook, ołówek i temperówka. Kesz schowany w jednym z budynków laboratorium numer 1018. Czyli tutaj już jakąś odpowiedź mamy. Kordy podane z opencaching.pl, mapa w oczy wskazuje budynek. Pierwszych znalazców proszę o korektę. Dobra, dojazd. Miejsce jak widać jest na obrzeżach miasta, dość trudno dostępne. Najlepiej dojechać przedłużoną linią. Kierunek eksplozeum. Jest wskazówka. Jest spoiler, jest zdjęcie. Także na razie nie będę tego pokazywał, tylko jak już się udam pod ten budynek, numer 1018. Dobra, to wtedy właśnie pokażę ten budynek i wezmę się do szukania kesza. Także lecę na miejsce. Po drodze jeszcze napotkałem tutaj taki budynek. Jak grywałem filmy właśnie tutaj. Z całego terenu dach, to mam tam jakiś film z laboratorii. Tutaj taki fajny rysunek, bo takie dwóch żołnierzy i taki wiersz napisany.
Tam coś z drzewa trzaska. Nie wiem, czy to jest dzięcioł, czy co to. Ale takie pukanie dziwne. I tam jakaś taśma czarna jest rozwinięta między drzewami. Jak mówiłem, mogą być te chłopaki, co się strzelają za SG, a nie muszą. Tak jak widać, zobaczcie ile kulek. Całe mnóstwo. Także łupią tutaj grubo. No, tutaj jeszcze właśnie chciałem wam pokazać ten budynek. Jak on się tutaj prezentuje. Tak jak widać, jest ścianka chyba wydmuchowa. A tutaj jest dziura. Taka ścianka, no ale z jednej strony, tylko to chyba nie będzie wydmuchowa. Czy tak ten budyneczek tutaj nam się prezentuje? Do budynku z keszem jeszcze nie dojechałem, ale jestem w trakcie. Tutaj widać, ktoś się zakopał niedawno. I tutaj też się chyba zaczyna kolejna strefa. Oddzielna, bo jest koło kolejny słupek. A te słupki tylko właśnie widziałem na początku danej strefy. Także nie wiem. Dobra. Lecę tego kesza szukać. Ciekawe, czy będzie numer tego budynku pokazany na budynku. Bo tak średnio go odnaleźć. Tym bardziej, że tu jestem w środku lasu i trochę mi nawigacja szwankuje. Także musiałem zajrzeć w spoiler, bo niestety już pokazuję, co jest. Tutaj był kiedyś numer budynku i on jest całkowicie zamazany. I jest właśnie zdjęcie tego budynku. Także po tym go odnalazłem. A przed chwilą tutaj byłem przy tym i nawet nie wiedziałem, że on jest tak blisko, bo pokazywałem właśnie ten budynek z daleka. Jeszcze tutaj się przejdę. Co my tutaj mamy? Kanapę mamy. Dopuszczalna ładowność 720 kg. Ładowność? Nie wiem, czy ładowność. Nie wiem, nie mogę rozczytać. Gaśnica śniegowa. I tak to się tutaj ten budynek prezentuje. Obejdę go dookoła. I zaraz się wezmę za szukanie kesza. O, pisuar. Jeszcze został. O, jest klimat. Dziwne odgłosy tutaj dochodzą. Co chwilę, nie wiem co to. Tutaj nie widziałem tych, albo nie zwracałem uwagi, tych boksów na toaletę, bo na pewno są od samego początku. No dobra. Aż dziwne, że przetrwały tutaj te metalowe pozostałości, a jest tego dosyć dużo. Tutaj też się upali, pewnie siedział schowany, bo kuleczki tutaj też są. A więc dobra, nie przedłużając, bo odcinek w końcu z poszukiwań kesza, zabieram się do poszukiwań. Kesz został odnaleziony, ale jest w opłakanym stanie. Będę musiał do właściciela napisać, że potrzebny jest serwis. Nie ma logboka, jest... Zaraz zobaczymy, co jest. Zajrzę do środka. Pudełko rozwalone. Jest logboczek, także można się wpisać. Brak ołówka i temperówki tylko. Dziura konkretna, o i księżyc. Także co, wpiszę się. Chwilę zajęło poszukiwanie, bo ogólnie podpowiedź, że w dziurze. A dziur tutaj jest naprawdę dużo.
że jak będę się tutaj jeszcze teraz cofał z powrotem, to jeszcze postaram się pokazać jakiś budynek. Jak ktoś jest ciekawy, jak to tutaj wygląda, te wszystkie budynki, to na kanale mam filmiki właśnie z tytułem o laboratoriach. A teraz to zobaczyłem kolejny słupek. Także on chyba nie był przy każdej strefie, tylko przy wydzielonych jakichś właśnie budynkach, bo tutaj to już jest trzeci na tej strefie. A budynków tutaj, tak jak widać, trochę jest. Bo jest jeszcze tam. Są tam i są z tyłu. Także jest co do obchodzenia. Wiadomo, no są niestety bez wyposażenia. No ale i tak jest klimat. Dzisiaj się fajna pogoda zrobiła w końcu. Chociaż wieje. Że postanowiłem właśnie zrobić taki wypadzik. Przy okazji znaleźć tego kesza. Będzie następny odcinek z keszem. Budynku właśnie też tutaj na terenie DAG, budynek 1116, tam będzie dwuetapowy, także najpierw trzeba będzie znaleźć jeden etap, potem drugi etap i chyba finał dopiero, także może być ciekawie. Także zachęcam do śledzenia kanału, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, na razie, do następnej wyprawy, trzymajcie się, hej.